według Marka Stefańca. No właśnie, czy można by stworzyć taki komiks pogodowy? Na poniedziałek wychodzi słoneczko, wtorek wychodzi słońce, środa słońce trochę zachmurzone, no i dymek taki się pojawia, ale tu jeszcze do was wrócę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No ja bym to ujął dzisiaj tak i te kolejne dni, że jaka tu cisza, jaki tu spokój, nic się nie dzieje, tralalala. To jest taki komentarz podsumowany na to najbliższe dni. Fajnie, fajnie, bo to koniec wakacji. Tylko uczniów żal troszkę. Przy takich temperaturach trzeba będzie zasiąść w ławach. Był nawet taki pomysł, co by przedłużyć wakacje właśnie. No bo jednak te temperatury no, powodują, że trudno zasiedzieć. Tak, nie wszędzie są klimatyzacje, a z drugiej strony te klimatyzacje powodują, że tych chorób jest więcej. No. Ale zawsze można w domu powiedzieć, kiedy przyniesie się nieodpowiednią cenę, mówię to w ten sposób, było gorąco. Było gorąco, tak. Te czasy nie minęły, dało się podpowiedzieć. Ale kiedyś dyscyplina była. Aha. I taka 30-centymetrowa linijka. Tak, w tym średnim wieku, ale to, no nie wiem, no różnie na to można spojrzeć, bo jedni uważają, że zbyt rygorystycznie podchodziło się do takich spraw, że nie było to do końca wychowawcze i tak dalej. Ja jednak uważam inaczej i niczego nie żałuję. Nawet to, że piszemy do tej pory piórami, to też jest elegancko. Też jest elegancko, oczywiście. Bo da się rozczytać. Wiadomość sprzed chwili, 5.11, dostałem SMS-a od pana Józefa, zaprzyjaźnionego z naszym radiem, z pogodą, leśnika z Pierzchnicy, z okolic Pierzchnicy dokładnie, który mi powiedział, że rykowisko jeleni się zaczęło. Wcześniej o dwa tygodnie. Panie Józefie, gdyby pan mógł zadzwonić 41 220 20 i może jakiś taki odgłos jelenia udałoby się panu. Marzy, ja nie mówię, żeby pan to zrobił, samodzielnie wykonał, ale gdzieś tam może słychać to, będzie. Tak, to wcześniej rano podobno, że kiedy jeszcze jest ciemno. Nie, no to załatwimy tak, żeby aktualności zaczęły się oczywiście. O 4. Nie, pan Józef, dobra, już nic nie mówię. Pan Józef mówi, że dwa tygodnie wcześniej niż to było w ubiegłym roku. Bociany odlatują. No właśnie, wszystko, zresztą zwierzęta obserwują przyrodę i dostosowują się do tego, co my widzimy za oknami, a one bezpośrednio nad swoimi głowami. No i reagują. To jest tak jak z tymi kopcami kretów, że jak poczują tylko ciepło, to zaraz właśnie pojawiają się kopce. A u nas ciepło, szczególnie na południu naszego regionu w tej chwili, bo nawet 16 czy 17 stopni. Natomiast są takie miejscowości jak Skarżysko, Radoska koło Radoszyc, jak zwykle. Nasz biegun świętokrzyski Zimna, 12 stopni tu właśnie w Skarżysku. Również Kazanów Brody, też 12 stopni. To będziemy zbierali tam na uszatki. Tak, tam można nałapać zimnego powietrza w słoiki i później wieczorem wypuszczać, kiedy zrobi się 30 stopni, bo właśnie taka temperatura dzisiaj będzie w naszym regionie od 28 do 30 stopni. Co do sytuacji barycznej, wysoko nad nami nic się bardzo nie zmienia. Jesteśmy pod wpływem w tej chwili ośrodka wyżowego z centrum nad krajami nadbałtyckimi. To centrum będzie się lekko przesuwać na wschód, dlatego ciśnienie będzie spadać, ale tak jak widać w tej chwili w całej Polsce, u nas też bezchmurne niebo nad nami. Słoneczko ładnie wstało, przyświeca sobie tutaj w nasze okna i w budynek galerii handlowej. Ładnie oświetlone to wszystko widać. No i poświeci nam przez cały dzień, aż do zachodu. Księżyc w Nowiu, bardzo ładny. Gwiazdy świecą. No i takie widoki zrobią się aż nudne, bo jeżeli prognozy się sprawdzą, to kolejne zmiany gdzieś w okolicach 6, a może nawet i 10 września. Zobaczymy wszystko, jak to będzie. Na razie wstępne wyliczenia modeli numerycznych mówią o takiej sytuacji z temperaturami. Dzisiaj 30, ale jutro już 32, a nawet 33. Jedyną ulgą będzie to, że sobota, niedziela trochę większe zachmurzenie. Tutaj od zachodu spróbuje dostać się do nas front atmosferyczny. Zanim do nas dojdzie, pewnie się rozmyje w tym polu wysokiego ciśnienia, a dwa, że jest sucho, bardzo sucho nawet, no to ta wilgoć tego frontu zatraci się w tych suchych miejscach regionu świętokrzyskiego czy całej Polski. No i jedynie chmury
troszkę nas tutaj uratują od tych intensywnych promieni słonecznych i nagrzewania się gleby, a ta dzisiaj nagrzeje się do 40 stopni, prawie do 40 stopni. Taka jest sytuacja. Kilka czynników atmosferycznych, szybciutko, 28 do 30 stopni, dzisiaj to już mówiłem, grunt do 40, wilgotność powietrza 55%, ciśnienie delikatnie spadające, centrum wyżu będzie odsuwać się na wschód, także po południu 1021 hektopaskali, teraz 1024, wiaterek ze wschodu i z północnego wschodu do 30 km na godzinę w porywach. Noc ciepła, znów jakieś 17-18 stopni, no w tych zagłębieniach terenu może być to 14 czy 15, ale to i tak ciepło. Ta minimalna temperatura zawsze robi się nad ranem. Jutro 30, widać to. I tak, na niebie chmury cumulus, humilis, piękne chmury dobrej pogody i nic więcej. No, tak wygląda nasza pogoda i nasze przewidywania na następne dni. Gorąco, a normalnie.